Ferial zawiera słowa powszechnie uznane za niecenzuralne oraz sceny mogące budzić kontrowersje. Jeżeli nie życzysz sobie tego typu treści, to zrezygnuj z jego dalszego oglądania. Po poprzednim odcinku starzyści wymyślili kilka chwytliwych tytułów do gazety. Kierownik wyrzucił Kasię z roboty, oczywiście dla jej dobra, niestety nałykał się czopków i trochę mu odwaliło. Pan Andrzej z kolei zrobił malutkie spięcie, przez co w Korpopolu nie było prądu przez tydzień. Kolejny pracowity dzień w Korpopolu. Jagoda, redaktorka tygodnika Dead Tube, czeka na być może najważniejszy wywiad w swoim życiu. Skromne progi redakcji ma odwiedzić bowiem słynny prankster-celebryta KW Mordęga. Czekałam na wywiad z tym znanym pranksterem, ale nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Ja zobaczyłem kiedyś normalnie w programie tego Tadeusza Krosty, śmiechu warte czy coś takiego, że taki film, że wyskakuje pies i się boi na wuja jakiegoś, ten wuj się boi tego psa i pomyślałem sobie, że bo ja mam pająka, tarantulę Tusię hoduję, że ja przebiorę Tutusię, przebiorę za psa, za mopsa i Tusia będzie wyskakiwała i będzie straszyła, ludzi się zesrają ze śmiechu. Filmy Mordęgi mają już w sumie 70 miliardów wyświetleń, czyli 10 razy więcej niż liczba ludności na Ziemi. Z czego 69 miliardów 993 miliony to zasługa wspomnianego filmu z pająkiem przebranym za psa. YouTuber nie zamierza jednak spoczywać na laurach i przygotowuje nowe numery. Tym razem prankster wziął na cel pracowników Korpopolu. Na początku wiedziałem, że to prank! Tylko nie chciałem psuć mu zabawy! To był prank! To nie było śmieszne. No może to było trochę śmieszne, jak mnie wypierdolił z drugiego piętra. Ale wcześniej widziałem to na szwedzkim YouTubie. Nowy prank przygotowuję. Nowy prank przygotowuję, bardzo fajny będzie. Jest jeszcze niedopracowany, mogę pokazać? Mogę pokazać? Mogę pokazać prank? Nowy? Mogę? Mogę? Ha? To się robi tak, że będę stawał na głowie i będę pokazywał dupę, tylko że mam problem. A! Poczekajcie, mam problem taki, że widzicie, nie mogę tego rozpracować. Że jak staję na głowie i pokazuję dupę, to dupa jest w tamtą stronę. A nie w tą, nie widać jej. I muszę nad tym jeszcze popracować, ale to będzie sztos. Tymczasem w innej części budynku trwa burzliwa narada. W redakcji źle się dzieje. Ktoś zgubił bowiem dane dostępu do firmowego konta na Facebooku. Wszyscy obawiają się reakcji kierownika oraz innych pracowników redakcji. Wiem! Powiem, że nas hakowali! Niby kto? No Chińczyki, jak to? Co ty pierdolisz? Boże, nie wiem! Ja powiem tak. W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca. Profesor ma rację! Nie możemy się teraz poddać! Halina, szukaj kogoś do odzyskiwania haseł. Niech to będzie nawet Chińczyk! Jak nie umie hakować, niech przynajmniej ugotuje coś dobrego. Z chęcią upierdolę coś na ciepło. Paweł, idziesz do kierownika i powiesz mu, że nie ma nowych wpisów na fejsie, bo boisz się, że śledzi się kontrwywiad rosyjski. Kto na pewno uwierzy i da nam spokój, dopóki nie skontaktuje się ze swoją komórką w Rosji. Panowie, to co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. Pan to ma łeb, profesorze. Człowieku, ja byłem tak skacowany na tym zebraniu, że no, niewiele z niego pamiętam. Kojarzę tylko, że cytaty Paulo Coelho to jest najlepsza metoda na zmotywowanie ludzi w takich sytuacjach kryzysowych. Zmotywowana Halina biegnie szukać Chińczyka. Jeszcze nie wie, kto czai się za rogiem. To był brak!